Alunku, kochanie, sprawiłaś, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Chcemy, żebyś nie popełniała naszych błędów, żebyś była taką cudowną dziewczynką, jaką cały czas jesteś, żebyś wyrosła na mądrą kobietę, żebyś realizowała w życiu swoje plany, spełniała wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że wszystkie twoje marzenia się spełnią. Będziemy ci we wszystkim pomagali. Nawet jeżeli nie będziemy się czasem jakoś zgadzali z tym, co sobie wymarzysz, to zawsze będziemy cię w każdej decyzji wspierali. My ci będziemy jedynie podpowiadali, co masz w życiu robić, a nie będziemy ci dyktowali i narzucali swoich racji. Bardzo cię kochamy. Jesteś codziennie wycałowana, wypieszczona. Po rączkach, po nóżkach, po wszystkim. Po pupci też. Po pupci. Strasznie cię kochamy, dzidziu. Strasznie cię kochamy, dzidziu. I to się nigdy nie zmieni. Pamiętaj. Nie ma szans. Cudownym dzieckiem, takiego nie wiem, czy będę miał, bardzo sobie to życzę. A w ogóle to się wszystko przekręciło, zmieniło się. Jakoś jest tak inaczej. Pierwsza wnuczka, no, oczy ma niebieskie, także po mamie. Chciałabym jej przekazać, żeby to, co czuła, to, żeby to, co myśli, to, co tego, żeby realizowała. Żeby się nie poddawała, żeby to, co na przykład ma na celu i ma na myśli, i żeby zawsze pamiętała, no i żeby pamiętała o babciach, że zawsze ją kochamy i będziemy kochać. Żeby była mądrym człowiekiem, uczciwym, żeby szła zawsze prostą drogą. To się sprawdza w życiu, przynajmniej w moim wypadku, bardzo. Zero oszustw, kłamania. Człowiek ma wtedy czyste, spokojne sumienie. Łatwiej się żyje. Alu, jesteś cudownym bubasem. I chyba pierwszym, jakiego nosiłem na rękach. Brakuje mi słów.
będziesz to oglądała za 20 lat, to pewnie ciocia Patrycja będzie dalej taka atrakcyjna, jak jest teraz. Tylko za 20 lat już będziesz mogła się z nami oficjalnie napić flaszeczkę i pośmiać się trochę z ciotką, z babcią i z prababcią. I z prababcią. Z dwoma prababciami. Z dwoma prababciami. No tak, już mi się te pokolenia mylą. No tak, dwie prababcie, no prababcie. My jesteśmy szczęśliwe. No, pamiętaj, żebyś w życiu była... płakać mi się. Żebyś była w życiu szczerą, prawdziwą osóbką i na pewno wszyscy cię będą bardzo kochali. Jestem szczęśliwa, zadowolona. No i życzę, no, żeby tak po prostu naprawdę było, jak jest do tej pory. W rodzinie no po prostu. Jestem bardzo szczęśliwa, że doczekałam prawnusi, pięknej dziewczynki. Wszystkiego proszę, dobrego, żebyś wyrosła na mądrą dziewczynkę, wyuczyła się. Same dobre rzeczy, no. Żeby nie było smutków, same radości, żeby były. Bardzo chcieliśmy wszystkim gościom podziękować, którzy tutaj przybyli, którzy się przyłożyli do tego. Wspieraliście, że pomogliście, doradziliście, bo to też jest bardzo ważne, że świętujecie ten cudowny dzień, bardzo ważny w naszym życiu i oczywiście bardzo ważny w życiu Alunki, która nie jest na razie świadoma, ale oczywiście zachowała się w kościele tak, jak była wszystkiego świadoma. Jak dama. Wiedziała, że trzeba się zachować. Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie jeszcze raz i widzimy się we wrześniu na naszym weselu.